Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na informacje dnia. Dziś kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma rozmawiać o przyszłości koalicji rządzącej. Jarosław Kaczyński wciąż czeka na odpowiedź Solidarnej Polski. Atmosfera w obozie władzy powoli ulega poprawie. Wszystko zależy od Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro. Politycy długo rozmawiali. PiS postawiło Solidarnej Polsce warunki trwania w koalicji. W tej chwili oczekujemy na odpowiedź. Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych godzin, kiedy taką odpowiedź otrzymamy. Jeszcze dzisiaj Solidarna Polska będzie rozmawiała o tym, co zrobić z propozycją Jarosława Kaczyńskiego. Wśród warunków, jakie postawiło PiS, nie ma dymisji ministra sprawiedliwości. Tak twierdzi Sebastian Kaleta. Tutaj na pewno byłby stanowczy sprzeciw z naszej strony, ale póki co z rozmów oficjalnych prowadzonych przez stronę negocjacyjną takie postulaty ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie padały. Niewykluczone, że warunkiem trwania koalicji jest poparcie przez Solidarną Polskę ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o odpowiedzialności urzędników. Trzeba też, żeby druga strona zauważyła jedną rzecz. Warunki, w jakich głosowano ustawę o zwierzętach, ochronie zwierząt, były niedopuszczalne. Atmosfera w obozie władzy wyraźnie ulega poprawie. Marek Suski, który jeszcze kilka dni temu kazał koalicjantom pakować biurka, teraz wskazuje, że Zbigniew Ziobro nie musi odpowiadać na warunki PiSu od razu. Takie ramy czasowe oczywiście są, ale jak znam życie, jeżeli negocjacje idą dobrze, a jeszcze coś jest niedogadane, to można je przesunąć. Koalicja Obywatelska negocjacje wewnątrz obozu władzy nazywa spektaklem, który ma przykryć ważne problemy Polaków. Te przetasowania rządowe i kryzys koalicji, wydaje się, że jest to pewne teatrum, które ma zainteresować publiczność. Ale jednocześnie to Koalicja Obywatelska postanowiła zagrać w tym teatrze pierwszoplanową rolę. Dlatego władze Koalicji Obywatelskiej podjęły decyzję o złożeniu wniosku o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego. Nic tak nie jednoczy obozu władzy jak właśnie wspólny przeciwnik. Dlatego decyzja o wniosku o wotum nieufności jest postrzegana jako błąd, także na opozycji. Zbigniew Ziobro sam odpowiedział na zarzuty, jakie stawia Koalicja Obywatelska. Po tym jak poinformowałem o nowych dowodach na przestępczą działalność Sławomira N., przybocznego Donalda Tuska, natychmiast PO chce mnie odwołać. Strach zajrzał w oczy. Skoro Platforma celuje i chce, żeby Ziobro wyrzucony był, no to co, o czym to świadczy? Dziś o godzinie 13 o przyszłości koalicji rządzącej ma rozmawiać kierownictwo PiSu. W Senacie ruszają prace nad ustawą o ochronie zwierząt. Nad regulacjami będzie pracowała komisja ustawodawcza, która przy jednym stole chce zebrać rolników i organizacje prozwierzęce. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt przewiduje likwidację branży futerkowej, zabrania też uboju rytualnego na eksport. Daje nowe możliwości organizacjom ekologicznym, które będą mogły wchodzić na prywatny teren, by sprawdzić, w jakich warunkach są przechowywane zwierzęta. Senat już teraz planuje sporą liczbę poprawek. Ich skala wymusza zwołanie dodatkowego posiedzenia Izby. Prawdopodobnie podejmę decyzję o zwołaniu dodatkowego posiedzenia Senatu w tej sprawie, ponieważ planowe posiedzenie, dość obfite zresztą w programie, mamy 29 i 30 września. Senat zajmie się ustawą o ochronie zwierząt na specjalnym posiedzeniu 9 października. Dziś z kolei ruszają prace w Komisji Ustawodawczej. Wysłuchamy głosów organizacji prozwierzęcych, wysłuchamy głosów rolników i przedsiębiorców. Niewykluczone, że Senat będzie chciał wydłużyć vacatio legis, tak by dać rolnikom i przedsiębiorcom więcej czasu na zmianę branży. Dotyczy to właśnie hodowli zwierząt na futra i uboju rytualnego. Będziemy zapytać chcieli, na jakich zasadach przedsiębiorcy otrzymają odszkodowania ze strony Skarbu Państwa w sytuacji, kiedy dowiedzą się, że za chwilę na przykład nie będą mogli eksportować mięsa do krajów muzułmańskich. Nie wiadomo, co dalej z ustawą zrobi prezydent Andrzej Duda. Na pewno będzie musiał sięgnąć po opinię organizacji rolniczych. Przeciwnikami regulacji są Solidarność Rolników Indywidualnych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. A to te organizacje poparły prezydenta w walce o reelekcję.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe regulacje, które przyciągną młodych do administracji publicznej. Chce m.in. zwolnić stażystów i praktykantów z podatku PiS. Zerowe PIT dla młodych to inicjatywa rządu PiS-u podjęta w poprzednim roku. Rozwiązanie obejmuje osoby do 26 roku życia, pracujące na umowach o pracę i umowach zlecenie. Dołożymy do tego również zerowy PIT dla stażystów, dla tych osób, które chcą rozpocząć właśnie w formie stażu i zwiększyć ich motywację finansową do pracy w administracji publicznej. Stażyści, którzy trafią do administracji publicznej, na takim rozwiązaniu mają zyskać nawet 900 zł miesięcznie. Państwo chce przyciągać do administracji publicznej młodych, uzdolnionych ludzi, tłumaczy premier Mateusz Morawiecki. Zerowy PIT dla stażystów to jeden z elementów szerszej propozycji. I tak w procesie rekrutacyjnym, w walce o staż, zmienią się kryteria, na podstawie których będą zapadały decyzje. Chcemy patrzeć nie tylko na oceny w procesie rekrutacyjnym, na staże w administracji publicznej, ale również na zainteresowania, hobby, pracę społeczną. Premier zapowiedział też lepszą synchronizację informacji dotyczących staży, praktyk i możliwości wejścia w administrację publiczną. Poprzez specjalną stronę internetową, która już jest skonstruowana dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów, będziemy dołączać do tego kolejne, czy będą dołączać do tego kolejne ministerstwa. W trakcie gali liderów innowacji GovTech Polska premier zachęcał młodych ludzi, by swoją przyszłość wiązali z administracją publiczną. Tarcza turystyczna, która przewiduje wsparcie dla organizatorów wycieczek, pilotów, przewodników i samych turystów, wchodzi w życie. Wczoraj podpis pod ustawą złożył prezydent Andrzej Duda. W pierwszych tygodniach po ogłoszeniu krajowej kwarantanny to właśnie u organizatorów wycieczek odwoływaliśmy nasze wakacje i weekendy. Branża turystyczna mocno ucierpiała, dlatego to jej dedykowane są kolejne rozwiązania, które wchodzą w życie. Nowe regulacje, które resort rozwoju określił jako tarczę turystyczną, podpisał prezydent Andrzej Duda. Po pierwsze, przedłużamy postojowo i możliwość zawieszenia świadczeń na ubezpieczenia społeczne właśnie dla tych, którzy są aktywni w branży turystycznej. Oferujemy także pomoc tym, którzy dotychczas z niej nie mogli korzystać, pilotom i przewodnikom, którzy nie mogli wykazać spadku dochodów, ponieważ zazwyczaj w sezonie zimowym nie prowadzą działalności gospodarczej. Oni dzięki temu rozwiązaniu dziś także będą mogli skorzystać z niewielkiej, ale jednak miesięcznej pomocy, miesięcznego wsparcia. Za sprawą nowych regulacji powstał fundusz zwrotu, przypomina wicepremier Jadwiga Emilewicz. Ten fundusz pozwoli firmom zwrócić środki wpłacone przez turystów za wycieczki, które się nie odbyły. Firmy tych środków dziś nie mają, ponieważ płacąc zadatki, zaliczki w wielu hotelach na całym świecie, same zwrotów tych nie uzyskają. Fundusz zwrotu będzie wieloletnią, nisko oprocentowaną pożyczką. Pozwoli też na stworzenie rozwiązania systemowego. Według resortu rozwoju nadzwyczajne wydarzenia zdarzają się w branży turystycznej raz na 8-9 lat. Górnicy zamierzają kontynuować protesty w kopalniach. Toczą jednocześnie rozmowy z rządem. Na stole są wstępne propozycje. Rozmowy będą kontynuowane dziś po godzinie 14. Na jesień strona społeczna wspólnie z rządem miała wypracować plan naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej i całej branży węglowej. Górnicy stracili jednak cierpliwość. Napięcie rośnie od poniedziałku. Rozpoczęły się protesty pod ziemią. Rząd najpierw przeczekał tydzień ultimatum, jakie postawili górnicy, i dopiero teraz rozpoczął rozmowy. Mam taką nadzieję, że nie będzie powtórki z rozrywki. Państwo pewnie pamiętacie, 5 lat temu przyjechało też paru Wilcyków i szybko te rozmowy się kończyły. Mam nadzieję, że teraz nie będzie tak i to rzeczywiście to pełnomocnictwo premiera to jest pełnomocnictwo faktyczne. Nie będzie jakichś nawijania makaronu na uszy, tylko będą konkrety. Konkrety, czyli zmiana polityki energetycznej i klimatycznej państwa. Bez tego, jak tłumaczy szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, zniknie polskie górnictwo, a 5 milionów ludzi straci pracę. Strona rządowa chce spisać porozumienie. Jesteśmy też gotowi, aby rozmawiać tyle, ile trzeba, to znaczy, aby wysłuchać wszystkich tych postulatów, które są kierowane ze strony społecznej wobec nas, więc nie dajemy sobie oczywiście tutaj żadnego limitu czasowego, ale intencja nasza jest taka, żeby jak najszybciej
takie porozumienie spisać. Mówił jeszcze przed rozpoczęciem wczorajszych rozmów pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Późnym wieczorem pojawiły się wstępne projekty, dlatego rozmowy będą miały miejsce także dzisiaj. Związkowcy i delegacja rządowa do jednego stołu zasiądą o godzinie 14. Dopóki nie zostanie wypracowane porozumienie, w kopalniach będą trwały podziemne strajki. Szybciej, taniej i precyzyjniej. Tak mają wyglądać zakupy sprzętu dla polskiej armii. Spowoduje to Agencja Uzbrojenia, którą planuje powołać resort obrony. Na obronność Polska przeznacza obecnie ponad 2% PKB. Część tych środków trafia na modernizację sił zbrojnych. Na lata 2019-26 zawarto 236 umów na kwotę ponad 32 miliardów złotych. Dotąd zakupami dla armii zajmowało się kilka instytucji podległych ministrowi obrony, co powodowało różne komplikacje. Teraz ma się to zmienić, mówi minister Mariusz Błaszczak. Mamy przygotowany projekt ustawy o powołaniu Agencji Uzbrojenia. Według założeń Ministerstwa Obrony agencja będzie jedynym ośrodkiem w strukturach władzy, która ma podejmować decyzje o zakupach sprzętu dla wojska. Poprowadzi cały proces zakupu sprzętu. Zaczęlibyśmy od identyfikacji produktów spełniających wymagania operacyjne, potem poprzez przetarg, negocjacje, umowę, nadzór nad użytkowaniem, aż do wycofania z użycia. Wojsko ma jedynie informować o zdolnościach, jakie chce uzyskać. Agencja Uzbrojenia czuwałaby nad zakupami dla wszystkich rodzajów wojsk, w tym dla marynarki. To na tej gałęzi polskiej armii szczególnie zależy prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Była deklaracja pana prezydenta złożona publicznie w czerwcu bieżącego roku o propozycja, aby na marynarkę wojenną przeznaczona była określona ustawowo część budżetu obronnego. Wobec wzmożonego procesu modernizacji armii powstanie Agencji Uzbrojenia jest niezbędne, zauważa ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojan. To rozwiązanie umożliwi skumulowanie w jednym miejscu całego procesu i na pewno przyczyni się do lepszego doposażenia polskiej armii. Dotąd częstym problemem w nabywaniu nowego sprzętu przez armię była długa i skomplikowana procedura odbioru. Tak było z karabinkiem Grot, mówi dr Radosław Tyślewicz z Akademii Marynarki Wojennej. Gdyby nie duża determinacja Ministerstwa Obrony Narodowej, to do dzisiaj pewnie nie byłby na wyposażeniu naszych żołnierzy, głównie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ekspert liczy, że Agencja Uzbrojenia zlikwiduje biurokratyczne przeszkody. Ministerstwo Obrony rozpoczęło dyskusję o kształcie nowej instytucji. Wkrótce projekt ustawy powołującej agencję trafi pod obrady rządu. Na teraz to wszystko. Z Panem Bogiem.